Cześć! Dzisiejszy filmik poświęcony będzie lalkom azjatyckim, a konkretnie lalkom pulip. Dlaczego zainteresowałam się w ogóle lalkami pulip i jak to się wszystko zaczęło? No jak wiecie, interesuję się Japonią. A w Japonii te lalki są bardzo popularne, mimo że pochodzą tak naprawdę z Korei. Stworzył je Koreańczyk, którego nazwiska niestety nie wymówię, i potem były produkowane przez firmę Jun Planning of Japan, która potem została przemieniona w firmę Gru. I ona teraz obecnie zajmuje się właśnie produkcją tych lalek. Na początku była sama pulip, czyli właśnie taka laleczka. Jak widzicie, w stylu naprawdę takim azjatyckim, mangowym. Szczupłe ciałko, ruchome przede wszystkim, oczywiście. I taka trochę większa głowa, dlatego czasem niektórzy mówią na nie dyniogłowę. Ta jest akurat w stroju szkolnym, który dokupiłam oddzielnie dla niej. Na początku były tylko lalki pulip, czyli właśnie te, a z czasem dodano inne linie, na przykład Taeyang, Dal, Biul czy Isul. Laleczka Dal, czyli młodsza siostra pulip, jest, jak widzimy, trochę mniejsza, również oczywiście ruchoma. Ja ją kupiłam golutką w Japonii, była bardzo tania przez to. Kupiłam ją w Book Offie, czyli tam, gdzie można kupić głównie używane mangi czy książki, ale niektóre mają również zabawki, breloczki czy właśnie lalki. I jak ją zobaczyłam, to byłam pewna, że to jest Chibiusa, ale potem sprawdziłam w internecie, no i się okazało, że to jednak nie jest Chibiusa. No i tutaj właśnie, jak widzimy, one mają taki mechanizm z tyłu głowy, przez co mogą ruszać oczami na boki. Kolejną laleczką była lalka Biul. Ona ma taki trochę grymas na twarzy. To jest akurat baletnicą. I ona była najlepszą przyjaciółką Dal, czyli siostry Puli. Cała taka rodzinka zwariowana. O, tutaj jest przykładowy Biul. Nie zapominajmy też o naszych przystojniakach, czyli Taeyang, chyba tak to się czyta. Ten mi się od razu spodobał, jak tylko go znalazłam. No i tutaj łuk mu wypada. Bo spójrzcie, że ma taki sam kolor włosów jak ja. No i ten strój niesamowity. Oczywiście je można przebierać, można samemu robić ubranka, można kupić też w Japonii. Oczywiście odpowiednio drogie, jeśli oryginalne. I kolejny Taeyang. Ja jestem totalną fanką Alicji w Krainie Czarów, więc jak tylko zobaczyłam Mad Hattera, czyli szalonego kapelusznika, wiedziałam, że muszę go mieć. O, taki ten kapelusik mu spada teraz, ale bez kapelusza wygląda tak, jaki ma takie długie włosy. O. No i moja najnowsza zdobycz, Alicja, to jest pulip już znowu. Uwielbiam ten motyw. Zresztą chciałabym sobie kiedyś wytatuować w ogóle Alicję. Śliczna. No i jeszcze nie wspominałam o Isulu, to znaczy nie pokazywałam go jeszcze. Tego również kupiłam golutkiego. I no, on jest naprawdę prześliczny. Zobaczcie na jego twarz, jest niesamowicie plastyczna. On bardzo ładnie wychodzi na zdjęciach. Ubranko też ma całkiem ciekawe, ponieważ sweterek i czapka została znów wykonane przez moją mamę. A spodnie, z tego co wiem, znalazłam po moich jeszcze starych lalkach My Scene. Jak byłam dzieckiem, właśnie się nimi bawiłam. Skarpetki też moja mama zrobiła. I to jest w ogóle ulubieńc mojej mamy, bo to jest ciekawe, że moja mama też zbiera lalki, tylko że ona teraz bardziej poszła w BJD, czyli te takie już droższe lalki. Może ona nagra filmik o nich, bo no, ja jednak jestem zdecydowanie pulipomaniaczką. Kiedy zaczęłam zbierać pulipy? Myślę, że zbieram tak już od 4,5 roku. Na początku w ogóle nie zgłębiałam tematu, tylko po prostu przypadkowo w sumie znalazłam je na Amazonie, bo jak wiecie, no interesuję się też mangą, tam i anime. Teraz może nie oglądam jakoś aż tak dużo, no ale jednak te takie klimaty azjatyckie strasznie mi się podobają. Jak je znalazłam, byłam zdziwiona, że one są tak naprawdę koreańskie, a nie japońskie oryginalnie. Natomiast one są no dość popularne w Japonii. Ceny. No niestety laleczki są dosyć drogie, dlatego ja staram się znaleźć zawsze jakąś dobrą okazję. Gdy byłam w Japonii, to chodziłam po wszystkich Book Offach, szalałam w Akihabarze, tam jest taki duży sklep Radio Kaika. Zresztą nagrałam trochę filmików.
tamte laleczki są zdecydowanie tańsze, ponieważ są używane albo na przykład bez pudełka. Chociaż warto zauważyć, że to nie są lalki do zabawy, to są lalki kolekcjonerskie, więc nawet jeżeli powiemy lalka używana, no to nie będzie tak jak taka lalka Barbie, gdzie ma włosy po prostu całe w kołtunach i tak dalej, tylko może być tak, że trochę luźniej chodzą te stawy, bo po prostu już lalka ma kilka lat. Udało mi się znaleźć parę naprawdę perełek cenowych i opłaca się również kupować te lalki gołe, mimo że może nie wyglądają tak zachwycająco podczas zakupu, no bo po prostu takiego golasa kupujemy. No ale zobaczcie, ten chłopczyk, ten Isul był goły, no i wydaje mi się, że teraz nic mi nie brakuje. A na dodatek warto wspomnieć o tym, że te lalki można kustomizować, czyli można w ogóle im zmieniać twarze, prawda, malować, można im zmieniać ciałko na obicu i można im peruki zmieniać, można właśnie ubranka robić, no wszystko można z nimi, o ile ma się jakiś talent artystyczny. Ja niestety raczej nie chciałam się brać za malowanie ich twarzy, na razie nie mam takiej potrzeby, nie kustomizowałam też customize, tak, bo na razie jeszcze nie miałam potrzeby, ale niewykluczone, że kiedyś również się w to wkręcę. Nie byłam w stanie wyjąć wszystkich moich lalek z gablotki, dlatego teraz zapraszam na króciutki filmik. Mam nadzieję, że to wideo się Wam spodobało, chociaż może męskie grono odbiorców było troszeczkę zawiedzione, ale nie bójcie się, następny filmik nakręcę jakiś taki, który Wam się też spodoba. Zapraszam na mojego Facebooka, obserwujcie mnie na Snapchacie, naprawdę bardzo dużo snapuję, no i oczywiście dodawajcie mnie na Instagramie. Dzięki, cześć!